Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 11 uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wniebowstąpienie Pańskie to ostatni dzień, jaki nasz Pan Jezus Chrystus spędził w swoim ciele na ziemi. Od tego dnia jest obecny w swoim ciele, mistycznym ciele, czyli Kościele. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus jest obecny w nowy, wyjątkowy sposób. Jest obecny w swoim Słowie, które czytamy każdego dnia. Jest w zgromadzeniu liturgicznym, bo gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w imię Jezusa, tam On jest pośród nich. Jest obecny w osobie kapłana i jego sakramentalnej posłudze, bo kto was przyjmuje, mnie przyjmuje, powiedział Jezus do apostołów. I wreszcie jest obecny w sakramencie Eucharystii, bo kiedy przyjmujemy konsekrowany chleb, przyjmujemy prawdziwe ciało Chrystusa, ukrzyżowane i zmartwychwstałe dla naszego zbawienia. Kiedy Jezus opuszczał ten świat, zostawił apostołom dwa polecenia. Pierwsze dotyczy udzielania chrztu świętego wszystkim narodom, a drugie dotyczy nauczania, w jaki sposób należy zachować chrystusową naukę. Te polecenia są aktualne po dzień dzisiejszy. Posługa duszpasterska streszcza się w tych dwóch najważniejszych zadaniach – nauczaniu i udzielaniu sakramentów. Jednak każdy z nas jest odpowiedzialny za dzieło ewangelizacji, każdy w inny sposób, ale to nasze wspólne zadanie.